Witam Was wszystkich serdecznie w moim kolejnym odcinku. Słuchajcie, na początku chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić do odwiedzenia mojego sklepu www.sklepgrzybiarzy.pl. Link znajdziecie w opisie www.sklepgrzybiarzy.pl. Znajdziecie tam wszystko, co jest interesujące dla grzybiarzy, jak i dla ludzi po prostu grzybowo-grzybniętych, tak jak ja. Dobra, tyle słowem autoreklamy. Słuchajcie, bohaterem, jak już się zdążyliście zapewne zorientować, jest dzisiaj popularnie zwany prawdziwek, tak zwany prawdziwek, czyli borowik szlachetny Boletus edulis. Grzyb wszystkim grzybiarzom doskonale znany, grzyb przez wszystkich wyczekiwany i wyszukiwany w polskich lasach. Osobiście uważam, że zdecydowanie jest to grzyb z pierwszej kategorii smakowej, ale też uważam, że jest wiele grzybów znacznie smaczniejszych od niego. Jest to rzecz indywidualna. Możecie zadawać mi pytanie, dlaczego prowadzę ten kanał już 3 lata, a dopiero teraz nagrywam odcinek o borowiku szlachetnym. No to Wam odpowiem na to pytanie. Nie wiem, po prostu dzisiaj znalazłem jakieś ładniejsze egzemplarze, dzisiaj mam czas i się za niego po prostu zabieram. Borowik szlachetny, grzyb jadalny, jak wiecie doskonale, smaczny. Można z nim robić wszystko, suszyć, marynować, gotować, piec, wszystko. Także z pewnością wszyscy też wiecie, że jest to grzyb, który w zasadzie jest marzeniem większości grzybiarzy w Polsce. Słuchajcie, z czym można pomylić borowika szlachetnego? Otóż najłatwiej i najczęściej jest on mylony z borowikiem usiatkowanym. Zachęcam serdecznie do oglądnięcia mojego odcinka na temat borowika usiatkowanego. O różnicach jak zwykle powiem na zbliżeniu. Natomiast pozostałym innym grzybem, z którym często grzybiarze mylą, jest to goryczak żółciowy. Również bywa mylony z borowikiem sosnowym. Także myślę, że te trzy grzyby, które wymieniłem, to jedyne trzy grzyby, z którymi można pomylić borowika szlachetnego. O ile w przypadku goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym i najwyżej zepsuje Wam potrawy, o tyle pozostałe dwa grzyby są grzybami jadalnymi i smacznymi, niewiele różniącymi się od prawdziwka, a więc pomyłka z nimi niczym nie grozi. Słuchajcie, borowik szlachetny pojawia się w naszych lasach mniej więcej od czerwca i występuje aż do grudnia. To nie jest tak, że borowika znajdziecie tylko od sierpnia do listopada, jak niektórzy mówią. Nie, ten grzyb już od czerwca do grudnia w naszych lasach potrafi się pojawić. Jego okres występowania, owocnikowania się wydłuża w związku z ociepleniem klimatu, co dla ludzi, dla grzybiarzy może być jak gdyby tylko pozytywne, że nam się klimat ociepla, bo owocnikowanie wielu gatunków grzybów zdecydowanie się nam z roku na rok coraz bardziej wydłuża. Borowik szlachetny, słuchajcie, jest to grzyb mikoryzowy i o dziwo większość z Was mówi, że prawdziwki to można znaleźć głównie w dębinach, a nie jest to prawda. Borowik szlachetny mikoryzuje przede wszystkim ze świerkiem. Świerk jest to jego główny żywiciel, główne drzewo, główna roślina, z którym żyje ten grzyb w symbiozie. W tej chwili jestem w lesie świerkowo-jodłowym. Generalnie no, są jakieś tam domieszki innych grzybów. Mamy tutaj też dęba, o dziwo, widzę kawałek dalej. Drzew. Jest tu troszeczkę kilka innych drzew, ale najwięcej jest zdecydowanie jodeł i świerków. Tutaj same młode jodełki koło mnie i w tych jodełkach sobie pięknie te grzybki tutaj wyrosły. Chodźcie, pokażę Wam teraz, jak on wygląda na zbliżeń. Dobra, to chodźmy sobie zobaczyć teraz, jak to wygląda z bliska. Może weźmiemy tego ładnego grzybka. Piękny, prawda? Zawsze pamiętajcie o tym, żeby miejsce po wykręceniu grzyba zakopać, żeby ta grzybnia nie przesychała. O, i tu sobie teraz opowiemy. Słuchajcie, kapelusz borowika szlachetnego jest od koloru nawet białego przez jasno-chorowe, jasno-kawowe
jasno-brązowe do ciemno-brązowych, więc ta kolorystyka kapelusza może być przeróżna, ale po kapeluszu tego grzyba można rozróżnić od borowika usiatkowanego w tenże sposób, że borowik usiatkowany kapeluszem ma w podobnych kolorach, ale te kolory są matowe, natomiast w przypadku borowika szlachetnego te kolory są, słuchajcie, no mniej matowe, nie są matowe, nie jest ten, te odcienie różnych kolorów nie są matowe. Nie wiem, czy to widać, ale one są w takim półmacie bądź błyszczące, tak jak tutaj. Także po kapeluszu możecie go rozróżnić, słuchajcie, z borowikiem usiatkowanym, ale nie tylko, to za chwileczkę się dowiecie. A więc hymenofor rurkowaty, słuchajcie, pory za młodu białe, natomiast później wpadające w żółć, do takiej oliwkowej żółci. Nie mam tutaj owocników w tej chwili bardzo starych, żebyście te pory sobie zobaczyli, raczej w momencie, kiedy są stare, ale doskonale o tym wiecie, że kolor ich wpada potem. Tu jest najstarszy owocnik, który mam w pobliżu, już jest taki no, żółtawo-oliwkowy zaczyna być w tej chwili. Trzony. Słuchajcie, trzony borowika szlachetnego mają delikatną siateczkę przeważnie w górnej części. Po trzonie najczęściej też rozróżnicie tego grzyba z borowikiem usiatkowanym. Jak i z goryczakiem żółciowym. Akurat, o, tu mi się zachował, czekajcie, bo jest tu też kupa ślimacza, którą usuniemy. O, przyjrzyjcie się, u góry jest siateczka pod kapeluszem, natomiast później tej siateczki już nie widać, bądź jest ona bardzo delikatna, natomiast bardziej są to takie wzór takich włókienek, powiedziałbym, wzdłużnych, niż wzór siateczki. U borowika usiatkowanego ten trzon zawsze jest w pełni usiatkowany, tak jak to powiedziałem. No i kwestia mikoryzowania też, to zobaczycie to na odcinku o borowiku usiatkowanym. Te grzyby mikoryzują głównie z dębami właśnie, a w przypadku borowika szlachetnego głównie ze świerkiem. Co nie znaczy, że jeden jak i drugi grzyb nie może znaleźć się w środowisku. Czekajcie, bo tu mam żuka, którego chcę usunąć. W środowisku bardziej odpowiadającym dla swojego rywala niż w swoim własnym. Myślę, że jeżeli chodzi o borowika usiatkowanego, to tyle. Teraz przejdźmy do goryczaka żółciowego. Słuchajcie, akurat tak mi się udało, że obok na stanowisku, na tym samym stanowisku rósł sobie goryczak żółciowy i tu Wam go pokażę. Nie mam jeszcze odcinka na kanale, kiedyś zrobię o tym grzybie, natomiast popatrzcie się. Goryczak żółciowy za młodu, tak jak i w tym przypadku, właśnie tu mam młodego goryczaka, ma rurki w kolorze białym, a więc tak jak borowik szlachetny młody też ma w kolorze białym te rurki, a więc po kolorze rurek go nie poznacie. O, przyjrzyjcie się, tu mam drugiego goryczaka. Dokładnie w tym samym miejscu sobie rosły dwa goryczaki i cztery prawdziwki. No więc jeżeli nie chcecie sobie zepsuć potrawy i włożyć tego razem do garnka, to musicie się nauczyć odróżniania, dlatego że goryczaki, jak sama nazwa wskazuje, są po prostu bardzo gorzkie. Nie otrujecie się od nich, ale potrawa nie będzie nadawała się do jedzenia. A więc po kolorze hymenoforu za młodu tego grzyba ciężko rozpoznać, o ile przy przypadku starszego goryczaka już wtedy prościej, bo hymenofor zmienia kolor na różowy, a u borowika szlachetnego na żółty, żółto-oliwkowy. O tyle w przypadku trzonu już jest dużo prościej. Przyjrzyjcie się, goryczak żółciowy ma trzon ciemniejszy. Przeważnie ma wyraźną siateczkę na trzonie. W tym przypadku akurat, o, raczej u tego małego tą siateczkę widać wyraźnie. Bo akurat o dziwo ten większy już tej siateczki takiej wyraźnej nie ma, ale przeważnie ma tą siateczkę bardzo wyraźną i zdecydowanie ciemniejszą od koloru trzonu.
Tu mówię, na tym małym egzemplarzu widać to troszeczkę lepiej. Natomiast w przypadku borowika szlachetnego ta siateczka jest tylko i wyłącznie, tak powiedziałem, gdzieś tam przy kapeluszu. Potem tej siatki nie ma i trzon jest jaśniejszy przeważnie od kapelusza. No i zostało nam jeszcze rozprawienie z borowikiem sosnowym. Borowik sosnowy, słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, mikoryzuje z sosną, więc przede wszystkim rośnie w borach sosnowych i tam go musicie szukać, ale może się tam gdzieś zapodziać też i borowik szlachetny. I w przypadku borowika sosnowego, słuchajcie, ta kolorystyka jest dużo bardziej żywa, kapelusze są ciemnobrązowe przeważnie, tak jak w przypadku niektórych borowików szlachetnych też mogą być ciemnobrązowe, o tyle rurki są bardziej żółte. W przypadku borowika sosnowego są ciemniejsze, bardziej żółte. I trzon, przede wszystkim trzon jest brązowy, słuchajcie, z wyraźną białą siateczką, więc prościej można by po tym trzonie pomylić go już z borowikiem usiatkowanym niż z borowikiem szlachetnym. Dobra, słuchajcie, przejdziemy jeszcze teraz do wnętrza, pokażę Wam, jak wygląda miąższ. No niestety życie wewnętrzne w tej chwili w każdych grzybach mamy bogate, a prawdziwki mają to do siebie, że to życie wewnętrzne mają dość mocno rozbudowane, tak i w tym przypadku już trochę tych czerwi się tutaj zadomowiło. Miąższ, jak widzicie, po przekrojeniu jest biały, rurki żółte, to wszystko, o czym powiedziałem. Zapach oczywiście tego grzyba, o, widzicie? Zapach tego grzyba oczywiście jest przyjemny, grzybowy, przyjemny, ale powiem Wam szczerze, że bardzo delikatny. Prawdziwki tak naprawdę zapach mają najpiękniejszy podczas suszenia czy obróbki cieplnej. No i wysyp zarodników tego grzyba jest ciemnooliwkowy. Tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Także życzę wszystkim zbierania dużej ilości niezaczerwionych borowików szlachetnych. Zapraszam do lasu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!